Jimmy Savile jest własnością publiczną, jest kuzynem wszystkich, bratem łatą. Musi być wesoły, śmieszny, nasz Jim. Dobry Boże, jesteś nauczycielką? Daj buziaka. Kierowcy ciężarówek, łowcy autografów, dziennikarze telewizyjni, na każdego znajdzie sposób. W jakimś sensie, po 3 dniach uganiania się za nim, truchtania do Newcastle, to wszystko staje się niepokojąco naturalne. Najzwyczajniejszy sposób spędzania czasu. Dziwny styl życia Jima udziela się również tobie. To ciekawe, ale nie oglądałem tego od montażu, odkąd weszło na antenę. Jestem zadowolony ze scenariusza, ciężko nad nim pracowałem, ale wiedziałem, że coś jest nie tak. A tak serio, kiedy masz chwilę spokoju, o czym myślisz, kiedy się wałęsasz? Kiedy się wałęsam? To Phil Tibenham, jeden z najlepszych reporterów. Zawsze uprawiasz jakąś aktywność fizyczną, jak jazda na rowerze, zapasy, coś w tym rodzaju? Czy w ten sposób próbujesz się ukarać? O nie, nic podobnego. Karzesz się wyłącznie wtedy, gdy przebywasz w towarzystwie młodych kobiet. Karzesz się, bo jesteś łajdakiem. Powinieneś być wobec nich uprzejmy, a nie jesteś. Ściskasz je i sprawiasz, że krzyczą auć i takie tam. Boże.